Roxana Węgiel rozpływa się nad dla niego niespodzianką na walentynki. Roxana Węgiel nie może narzekać na nudę. Piosenkarka ma za sobą kilka przełomowych decyzji i znaczących zmian. Wraz z ukończeniem 18 roku życia zwycięzczyni Eurowizji Junior wydala nowy singiel. Przez lanie zapomniana impreza urodzinowa, zapisała się na kurs prawa jazdy i przeszła znacząca metamorfozę. Jednak najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni było z pewnością ogłoszenie związku Roxie z autorem tekstów i właścicielem agencji marketingowej, Kevinem Mugleyem. Milosny coming-out Roxany i Kevina dla wielu był sporym zaskoczeniem. Początkowo dyskutowano przede wszystkim o 8 latach różnicy, która dzieli zakochanych. Nieprzychylne komentarze ucichły, gdy Roxie sama się do nich odniosła i oznajmila, że jej rodzice zaczęli spotykać się, gdy byli w podobnym wieku, więc nie ma ja z tym absolutnie żadnego problemu. Sporo mówiło się też na temat poprzedniego związku Mugleya z aktorką Malwina Dubowska i ich 3-letnim synku. Jednak internetowe rewelacje zdaje się nie rusza z Węgiel i jej nowego partnera, którzy ochoczo dziela się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Odkąd Roxana Węgiel podzieliła się ze światem radosna nowina o związku, coraz śmielej mówi publicznie na temat ukochanego. O kilku smaczkach z życia prywatnego 18-letnia piosenkarka opowiedziała podczas wywiadu z Co za tydzień. Węgiel została zapytana o stosunek do zbliżającego się świata zakochanych. Zdradziła przy okazji, czy spędzi walentynki z 26-letnim partnerem. Raczej neutralny, jest bardzo mile, ale nie przywiązuje do niego ogromnej wagi. Zresztą majec takiego chłopaka, walentynki ma się codziennie, śmiech, większość wolnego czasu spędzamy razem, więc i ten dzień nie mógł nam umknąć, tłumaczyła wokalistka. Roxana Węgiel, Kevin Mugleya i Hart Szafir pielęgnują miłość przy kominku. Rodzina pełna geba, foto. Choć dokładne walentynkowe plany Roxie chciałaby pozostawić słodka tajemnica, piosenkarka zdecydowała się natomiast opowiedzieć co nieco na temat prezentu, który szykuje z okazji świata zakochanych dla Kevina. Podzieliła się też z przypuszczeniami o podarunku, którym być może uraczy ją ukochany. Nasze prezenty przybierają inna niż materialna formę. W tym roku planuję nagrać mu piosenkę. Ale ci, bo może jeszcze nie pokazałam. A Kevin znając jego zamilowanie do poezji, to pewnie mi coś napisze, dodała zakochana Roxana.